Szanowni Państwo, dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu WOK Polska w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Jesteśmy tutaj na 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, którą to imprezę WOK Polska objął patronatem medialnym. Spotykamy się codziennie z twórcami, z gośćmi festiwalu, nie inaczej jest także i dzisiaj w naszym studiu pojawili się Karolina Gruszka. Dzień dobry. I Wojciech Metzwaldowski. Dzień dobry. Czyli wspaniała ekipa filmu Śmierć z Gielbojma, ale zanim o tym filmie porozmawiamy, chcę Was zapytać generalnie o Wasze spotkania tutaj w Gdyni, na Pomorzu. Jesteśmy po przerwie, rok temu festiwal odbył się tylko wirtualnie. Teraz właściwie gdzie się nie pojawiam, tam żwawy rozmów. Absolutnie wszędzie wszyscy dyskutujemy, rozmawiamy, wymieniamy się emocjami. Macie na to czas? Macie w ogóle przestrzeń na to, żeby rozmawiać, czy tylko praca, praca, praca w Gdyni? Zawsze jest czas, żeby porozmawiać, zjeść rybkę i przejść się na plażę, ale fakt faktem festiwale mają to do siebie, przynajmniej z mojej perspektywy, jak mogę powiedzieć, że mało filmów się na nie ogląda. Bo co chwilę spotykasz kogoś z branży i to nawet nie chodzi o to, że gdzieś tam idziemy w tanu, tylko jesteś głodny pewnej wiedzy, jak ktoś pracuje, co robi, ewentualnie z czym przyjechał i jak w to wchodzisz, no to nie idziesz na film, tylko spotykasz się z tymi twórcami, jesz i rozmawiasz, a później oglądasz film, tylko ten film oglądasz dopiero po festiwalu. I bardzo dobrze, bo teraz trzeba chodzić do kin, żeby frekwencja rosła, właśnie, kupować bilety, tak, a tutaj wykorzystać szansę na to, żeby ze sobą porozmawiać. Absolutnie, namawiamy do tego jak najbardziej. Rzeczywiście teraz robi się gęsto od premier, więc mam nadzieję, że faktycznie... Bardzo dużo, 30 ileś premier, tak? Tak, ale to też chyba bardzo widzimy w Gdyni, prawda? Jednak te pokazy naprawdę są wypakowane po brzegi, sale. Trudno jest momentami dostać bilety. Ja muszę się przyznać, że żeby wasz film zobaczyć, też musiałem polować na miejscówkę. Udało mi się, jestem po seansie, ale to chyba dobry znak, dobra jaskółka, prawda? Że brak biletów? Że brak biletów, że jest zainteresowanie, że chodzimy do kina. Słuchaj, jeżeli na przykład za parę miesięcy powiesz, że nie było biletów na Gielbojma w polskich kinach, to stary, masz u nas samochód. Trzymam kciuki w takim razie, Wojtku, a to się nagrało, zostało, mamy mnóstwo świadków. Nie powiedziałem jaki, więc tu jestem. Nie. Proszę Państwa, nie zawiedźcie mnie, naprawdę liczę ten pojazd, więc to by było, ale to by było cudowne. To by było coś, jakby to zadziałało. Nie, tak, ale nie, w ogóle, że nie było takiego filmu jeszcze, wiesz, że jest takie zapotrzebowanie do kina, że nie ma biletów. No. Kurde, to jest niewiarygodne. Oby tak było. Słuchaj, kiedyś, gdzieś tam. Słuchajcie, trzymamy za to kciuki. Trochę wieszczymy przyszłość, ale film zdecydowanie cofa nas do przeszłości. Przenosimy się do trudnych bardzo czasów wojennych, do czasów, kiedy bohater główny, tytułowy, zdecydował się na gest ostateczny. Popełnił samobójstwo w imię sprzeciwu wobec tego, jak Zachód reaguje na sytuację w Europie, jak Zachód reaguje na to, co dzieje się w obozach koncentracyjnych i na sam Holokaust. Jak to jest mierzyć się z takim tematem? Jak to jest przenosić się do czasów tak trudnych, tak ciężkich, kiedy tutaj, w obecnej rzeczywistości, my sami mierzymy się z tak trudną sytuacją jak pandemia? Znaczy, to Karolina już wcześniej mówiła o tym, że to, co się dzieje w ogóle teraz, jest bardzo podobne do tego, co działo się kiedyś. I to nie są za mocne słowa, tylko tak naprawdę jest. Bo to jak siedzieliśmy na konferencji, konferencja trwała, nie wiem, godzinę, siedział na konferencji 30 osób, no to w ciągu tej godziny te 30 osób gdzieś na świecie zmarło właśnie z takich powodów, których nie powinno ich nie być, tych ludzi, prawda? Więc cały czas dzieją się jakieś rzeczy i masowo, i niemasowo. Dla mnie, wiesz, było bardzo ciężko zmierzyć się z kimś pod takim, bo to jest duża odpowiedzialność. Jest to człowiek, który jest bohaterem dla wielu ludzi, nie tylko dla narodu żydowskiego. I gdzieś człowiek, zawsze jest ciężko grać kogoś, kto żył, bo zawsze będzie jakieś porównanie, czy podobny, czy niepodobny, czy na pewno tak się zachowywało, czy na pewno taki był. Więc zawsze to gdzieś z tyłu siedzi i jest taki strach, tylko bardziej mobilizujący niż paraliżujący. Bo jako aktor, który gdzieś jest też takim jakimś zwierzakiem, kocham to, co robię, więc te wyzwania są cudowne, że w ogóle są. Ale też było mi ciężko, jakby może na tamte czasy, może nie ciężko, na dzisiejsze czasy zacząłem zastanawiać się, jak to dzisiaj by wyglądało. I jakby stwierdziłem, że nie byłbym w stanie ani siebie poświęcić, ani kogokolwiek z rodziny dla jakiejkolwiek idei w dzisiejszych czasach, ponieważ nie masz żadnej gwarancji, że to, co byś zrobił, miałoby jakikolwiek sens. Sens tak, bo zrobiłeś to, pewnie by ludzie o tym mówili, ale przerażające jest to, że tyle ludzi ginie, czy popełnia samobójstwo, bo nie może sobie poradzić z tym światem, albo ten świat doprowadza ich do tego. I tak naprawdę są jakieś czasami puste rzeczy. Po prostu mówimy o kimś, że ktoś zmarł,
bo się stało to, a za dwa dni już o tym zapominamy, mamy tu gdzieś. Więc ja bym chciał, żeby ten film jakby dał ludziom nie tylko to, że będziemy mówić, tylko żebyśmy coś wreszcie zaczęli z tym robić. Nie tylko z nami, ale też wiesz, z kulką, na której żyjemy. Bo naprawdę nie przypuszczałem, mówię szczerze, jako młody aktor, że będę żył w takim świecie, jakim żyję teraz. Karolina, dla ciebie jakie to były emocje? No ja bardzo mocno się podpisuję pod tym wszystkim, co mówi Wojtek. Ten film tak ciągle na nowo sprowadza cię na ziemię i ciągle na nowo jest jakoś tak bardzo mocno bolesny właśnie poprzez to, oczywiście poprzez wspomnienie postaci z Gierbojma i tego, co go spotkało, ale właśnie też poprzez ten kontekst dzisiejszy, poprzez to, jak bardzo on jest aktualny. Ja dzisiaj jechałam pociągiem tutaj na festiwal i czytałam Wyborczą. I czytałam te relacje Fundacji Ocalenie na temat tego, co się dzieje u nas w tej chwili na granicy. Czytałam wstrząsający, taki też bardzo emocjonalny wpis Mai Komorowskiej na temat całej tej sytuacji. I siedziałam w tym przedziale i miałam poczucie, że jadę teraz na projekcję naszego filmu, włożę spódnicę kolorową, wyjdę tam i w ogóle świętujemy tutaj. Jest święto polskiego kina, jak w tym wszystkim zachować jakąś taką wewnętrzną przyzwoitość, że my tutaj pokazujemy film na taki temat, a to się dzieje na naszych granicach, tak, na przykład, na naszych oczach, ten apel, który tam jest taki przejmujący, a potem 5 minut później siedzę w tych wszystkich emocjach i już sobie myślę, że może trzeba to, nie wiem, że coś trzeba zrobić, że jak w ogóle być. 5 minut później spotykam na korytarzu prawnika, znajomego, znanego polskiego prawnika, bardzo dobrego, i trochę się dzielę z nim tymi emocjami, a on zaczyna mi równie rozemocjonowany tłumaczyć, że przecież to jest atak na polską państwowość i że, a ja mówię, no ale ludzie tam, bo rozmawiamy o tej granicy, ale człowiek, innym, ale prawo. Innym, i jakby się okazuje, że tak... Tak trudno nam wszystkim z naszymi systemami wartości, z naszą wrażliwością znaleźć jakąś równowagę, a będziemy się musieli z tym mierzyć coraz bardziej. Ja dopiero co jestem po premierze takiego teatru telewizji Badania Ściśle Tajne. Wczoraj to miało premierę, już z tej chwili w internecie bardzo serdecznie pozwolę sobie zaprosić, bo można to zobaczyć. I to jest z kolei o katastrofie klimatycznej. I to też jest taki temat, bo mam wrażenie, że ci uchodźcy klimatycznie, oni zaraz będą u nas i naprawdę będziemy musieli... To nie da się zamknąć na to oczy i udawać, że nic nie jest i iść sobie na swoją kawę do kawiarni i na kanapie oglądać Netflixa, tylko no naprawdę coś z tym trzeba będzie zrobić, więc wydaje mi się, że no aktualność tego filmu jest tak mocna, że aż taka przerażająca. Ale to, o czym mówicie, wydaje mi się bardzo ważne w kontekście tego, jak w waszym filmie w ogóle mówi się o tym temacie, jak mówi się o samej postaci Gierbojma, bo wasz film jednak pokazuje z kilku punktów widzenia tę postać i tę osobę. To nie jest tak, że wy budujecie pomnik, to nie jest tak, że wy pokazujecie postać nieskazitelną, tylko staracie się jednak wielopłaszczyznowo ująć jego osobę. Wydaje mi się, że właśnie takie mówienie o ludziach, o ich problemach, o ich dylematach dzisiaj ma chyba największy sens, dlatego że już dawno chyba skończyliśmy z tymi narracjami, że mówimy, kto jest zły, kto jest dobry, że kończymy z mówieniem, to rób, a tego nie rób, tylko próbujemy tak, jednak patrzeć bardziej koherentnie na temat. Jest jeszcze to, że często słyszysz, że ludzie mówią, to mnie nie dotyczy, nie? Albo to mnie nie obchodzi. I mi się wydaje, że nad tym też ludzie powinni zastanowić się, co ich dotyczy, a co ich nie dotyczy. Bo to, że coś dotyczy nas w innym kraju, nie znaczy, że nas tu nie dotyczy. Bo później nagle widzimy, co się dzieje i jesteśmy nagle zdziwieni, nie? To już nie jest tak, że coś nas może nie dotyczy, tak, że my jesteśmy tak już... połączeni wszyscy na tej kuli ziemskiej, że... Tak, tylko jest też coś takiego, co zauważyłem ostatnio, nawet rozmawiałem z przyjaciółmi o tym, że nie, że na moich oczach świat się zmienia, tylko że on już się zmienił. Mhm. Znaczy, że ja już nie żyję w tym świecie, jakim ja żyłem kiedyś. Że to niestety nie jest to, że teraz marudzę czy coś, tylko po prostu stwierdzam fakt. 15 lat temu ja żyłem na zupełnie innym, w innym świecie. To nie chodzi, że byłem młodszy czy coś, ale ta technologia, która poszła bardzo do przodu i która zabrała ludzi, no bo rzeczywiście technologia też zabiera ludzi, moda, która stała się czymś, co jest najbardziej zagrażające naszej... Korzystać chociażby z ubrań.
zgodzie z planetą i z ekonomią. Tak, tylko zauważ, że to śmieszne jest, tak mi się wydaje, nie wiem, czy tak będzie, oby nie, że my dojdziemy do jakiegoś takiego momentu, który był bardzo dawno temu, że nagle frajdę nam sprawi to, że będziemy ubierać się w liście z drzew. Nie będziemy musieli mieć jeansów, kurtek i wiesz, jakich rzeczy, bo będzie się okazało, że właśnie to jest luksus. Żebyś spał sobie pod namiotem, albo w domku w górach, albo na drzewie i nie będziesz miał nic. I właśnie luksusem będzie to, że nie masz nic. I to jest twój luksus. Więc to by było też ciekawe, że... No dziwny ten świat jest, no dziwny. Niewątpliwie bardzo dziwny, ale mówię szczerze, że nie miałem pojęcia, wiesz? I mówię szczerze, że moda jest, ma drugie miejsce po chyba ropie, czy tam jakieś zanieczyszczenia, jeżeli chodzi o planetę, co może tak naprawdę ją zniszczyć. I jak zobaczyłem dokument, gdzie pani przed sklepem w Londynie, nie wiem czy widzieliście to, wystawiła takie kilka kontenerów, znaczy wielkich, z wodą. I ludzie wychodzili z centrum handlowego z reklamówkami. I ona ich zatrzymywała i pytała się, przepraszam, czy mogę na chwilę zająć. Tak, tak, co pan kupił? Spodnie. To jeszcze koszulkę, to i to. Właśnie, że to jest, nagle ktoś stoi przed takim zbiornikiem, gdzie jest kilkaset litrów wody i patrzy na te reklamówki i widać naprawdę, że do tych ludzi że wiele rzeczy mówi się w świecie, nie? Ale tak naprawdę czasami trzeba łopatologicznie, tak jak my aktorzy musimy powtórzyć w serialu imię Janek, żeby bohater, żeby widz wiedział, że to jest Janek, no to wydaje mi się, że fajnie tak robić takich performersów więcej, żeby uświadomić nam, co się dzieje, no, bo tak naprawdę... A mi się wydaje, że wy trochę jesteście takimi performerami, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo wy przez swoją pracę, przez sztukę, przez filmy, które przygotowujecie, no jednak pogłębiacie jakieś tematy. To nie jest tak, że tylko go ale dotykacie i muskacie jak w newsach czy jak w wiadomościach, tylko jednak pozwalacie nam się na półtorej, na dwie godziny przenieść i zagłębić w świat bohaterów i problemy. No tak, tylko trzeba z tym uważać, nie wiem czy Tomasz akurat na myśli, ale żeby nie poczuć się za dobrze z tym, że mówimy tak, o tak, tym tak. I to znaczy, że działamy. Chyba jednak ważne jest, żeby od mówienia też przechodzić do czynów. Ale do też... czynów, ale zgadzam się, że im więcej też będziemy mówić, tym bardziej będzie się zmieniać świadomość, tam ta empatia, która może sprawić, że łatwiej nam będzie przejść do działań. Tak, ale też wiesz, ważne jest kto co mówi, nie? Bo często nas, aktorów, bierze się, tak jak pamiętam, ja to opowiadam już jako anegdotę, jak mnie i Tomka Kota namawiano, żebyśmy mieli program kulinarny. I ja tłumaczyłem, że nawet nie będę pytał Tomka, będę bezczelny i powiem, że nie. Że ani ja, ani Tomek nie, ale pan, czy pan Tomek? Ja mówię, że na pewno nie. I pytanie było, dlaczego? Ja powiedziałem, że no prosta rzecz, no ja jestem aktorem, nie jestem kucharzem. Więc często jest tak, że artyści, aktorzy zabierają głos w jakiejś sprawie. Więc o tym też chciałem powiedzieć, że trzeba uważać czasami, no bo nie jesteśmy ekspertami od wielu rzeczy. Jesteśmy tylko aktorami, takimi pacynkami, które sprawiają wam przyjemność albo was wzruszają. Więc gdzieś to jest nasza gdzieś odpowiedzialność, ale też to, co robimy, jakby powoduje, że mamy głos i fajnie jakby zabrać głos, tylko trzeba uważać, żebyśmy się nie stali ekspertami od wszystkiego, bo to jest najgorsze, jak czasami widzisz kolegów, koleżanki z zawodu, którzy wypowiadają się na jakieś tematy w telewizji, gdzie ja w życiu bym nawet prywatnie z nim o tym nie rozmawiał, a nie wiedziałem, że jest ekspertem ogólnie od tego. No to rzeczywiście jest duże ryzyko, kiedy ogląda się właśnie ludzi, którzy przede wszystkim wypowiadają się w sprawach eksperckich, prawda? Przy pandemii koronawirusa, przy szczepionkach. No mieliśmy niestety wiele świadectw, które bardzo zaszkodziły chyba sprawie, zamiast jej pomóc. Tak. Warto słuchać ludzi, którzy są mądrzejsi od nas. Tak. Słuchajcie, porozmawiamy w takim razie jeszcze o tym kontekście historycznym waszego projektu i waszego filmu. To jest okres II wojny światowej, czyli czas, który jest już całkiem nieźle udokumentowany. Ale jeśli chodzi o samą postać Szmula, czy tutaj, Wojtek, ty miałeś jakieś bezpośrednie materiały, na których mogłeś bazować, na których mogłeś opierać swoją interpretację, czy musiałeś się zdać wyłącznie na fantazję scenariuszową? No i Karolina, jak to wyglądało w przypadku Ewy? Czy to jest postać, która faktycznie żyła i faktycznie miała swoje miejsce w jego historii, czy to jest też ktoś tylko wymyślony w scenariuszu? Jak to wyglądało? Muszę przyznać, że ja nie wiedziałem, kim był Szmul z jego Lubomirem, jak zaproponował mi Ryszard tą rolę. I wydaje mi się, że wiele osób dalej nie wie, kim był ten Szmul z jego Lubomirem. Może po filmie chciałbym bardzo, żeby więcej osób jakby znało to nazwisko. Ale wiesz co, dostałem, ja to mówię, teczkę, w której były notatki jakieś z jego Lubomira, gdzie mogłem zobaczyć jego pismo i zdjęcia mieszkania, które bardzo mi dużo dały, jeżeli chodzi o jego poruszanie się, jakieś rzeczy, które miał na biurku, czego ruszał, co miał pod ręką, czego nie miał pod ręką, do czego musiał podchodzić, z której strony podchodził, więc gdzieś
No, ciężko było, wiesz, jakby stwarzać postać, która żyła, gdzie nie mam nic. Znaczy nie mam ani żadne audio, ani wideo, nic. Więc to wszystko rzeczywiście wymyślałem na podstawie scenariusza i w, jakby w porozumieniu z reżyserem, żeby to miało, tak powiem, ręce i nogi, ale bałem się jakby tego, ponieważ ciężko jest, jakby mówię, grać kogoś, kto żył, a nie wiesz kompletnie, jaki był. I nagle może ktoś słyszał o nim, nagle powie po filmie, ale przecież ten pan się jąkał. No i wtedy jako aktor co mam zrobić? No, przecież nie nakręcę tego jeszcze raz, więc gdzieś, no, to się martwię, czy rzeczywiście ten szmur taki był. Znaczy martwię, ciekaw jestem. Nie dowiemy się pewnie tego, bo nie poznamy nikogo, może kto go tak znał, ale to jest taka rzecz, że cały czas mam w głowie, kurczę, czy ten gość na pewno taki był. A Ewa? Ewa miała o tyle łatwiejsze zadanie, że Ewa jest postacią fikcyjną i ona została wymyślona przez scenarzystów. Chyba trochę też po to, ponieważ ona ma dosyć podobny los ją spotyka do Ziegelbojma. To znaczy ona tuż przed wojną znajduje się w Londynie i jej rodzina ona decyduje się na to, żeby się przeprowadzić do Londynu z rodziną, ale wybucha wojna i ta rodzina nie zdąża do niej dojechać. I ona tam zostaje sama, rodzina jest w Polsce, więc tak jak i Ziegelbojm jest rozdzielony ze swoją rodziną, tak i ona. I chyba dzięki niej trochę jesteśmy w stanie poczuć, ponieważ ona o tym opowiada i nosi w sobie te traumy, jesteśmy w stanie poczuć, co to w ogóle jest życie z taką tragedią i z taką otwartą raną w środku. No i pod tym względem to oczywiście jest mamą, żoną i jak o tym myślałam, to są takie tematy, od których my na co dzień uciekamy. Staramy się, zaklinamy rzeczywistość, staramy się o tym nie myśleć, żeby tak, nie przyciągać niczego złego. Więc to jakaś tam trudność na pewno była, żeby spróbować znaleźć ten rodzaj energii, czy też braku energii, braku jakiegoś życia w środku, który taki człowiek może w sobie nieść. Ja uważam, że to jedna z największych zasług kina, że kino zmusza nas do konfrontacji z tymi trudnymi emocjami, że jednak nie pozwala nam na tę wygodę i jednak przypomina nam o tak tragicznych elementach, nie tylko z historii, ale z naszego życia współczesnego, ale żebyśmy nie zostawali w tych trudnych tematach i w tych negatywnych emocjach na koniec naszej rozmowy, to chcę Was zapytać o coś weselszego, bo przecież w tym projekcie mieliście okazję współpracować także z synem Tima Rofa, z Jackiem Rofem. Jakie to było doświadczenie? No, cały czas rozmawialiśmy go ojcu, później przyjechał do nas, dzisiaj dzwonił właśnie Tim i Jack. I ja się śmiałem, że Jack Rod. To jest syn Jack z Nicholsona? Nie. No tak, biedny ten Jack jest, biedny, bo ciągle właśnie, po prostu to wisi na nim. Ja się śmieję, taki Maciek Sztur, nie? W sensie tam Jerzy Sztur, wybitny aktor, a tutaj Tim Roth, wybitny aktor i syn, który gdzieś musi ten plecak, że tak powiem, nieść. Wiesz co, no Karolina miała możliwość pracy z nim To macie sporo wspólnych scen, prawda? Tak, tak. No ja nie miałam ani jednej, więc ja tylko mogę powiedzieć, że przyglądałem się mu, przyznaję, że też byłem na planie i patrzyłem, jak gra, bo jest z tych aktorów, którzy są zwierzę po prostu totalne i bardzo kocham utalentowanych ludzi i rzeczywiście przyglądanie się człowiekowi, który ma taki jakiś swój system pracy, który jest bardzo taki intuicyjny, no bo to nie jest człowiek, który ma przygotowane wszystko do Z, tylko bardzo idzie za tym, co w danym momencie czuje. To mnie się zawsze jako aktor podoba. Lubisz tak sobie popodglądać, lubisz czerpać, wiesz, patrząc na czasami to, rzeczywiście nie? Jest tak, że lubię zobaczyć, jak ktoś pracuje, nie tak, wiesz, żebym przyjechał nagle na plan do kogoś, wiesz, nie wiem, ktoś tam pracuje, nagle tam, co robicie? A to, wiesz, bo pomyślą, kurwa, psychicznie chory aktor przyjechał. Po co on tu przyjechał? Więc lubię, mówię, podglądać talenty. Tak, nie wiem, Dawida Podsiadło, którego bardzo dobrze znam, uwielbiam. Nawet jak był koncert, stałem z boku i patrzyłem, jak on co na tej scenie wyczynia i jak schodził. Chciałem poczuć, jaką on ma energię w tym momencie, czy Wojtek Mazolecki. Więc jakby bardzo lubię czy aktorów, czy muzyków. Lubię podglądać po prostu. Agatę Buzę, którą kocham po prostu podglądać, jak pracuje. Więc wiesz, no, Kingę Price, no. Jest wiele osób, które po prostu mają ten dar i nie ukrywam, że tak, podziwiam ich, lubię.
Karolina, to jak to było z tym Jackiem Rochem? No tak, no to wszystko, co mówi Wojtek, to od pierwszego momentu.